O nie! Oh my god, kto to zaś jest? Co to jest za... To jest chyba ten mutant paralizator, ale nie jestem pewien. On mnie za krótko może zabić, żeby nie było sceny, wiecie co. No, siemanko, już to Van Gogh, z tej randami! And welcome to Kepler! Dokładnie, moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj w gierkę taką open world. Możemy tutaj robić wszystko. Oczywiście musimy ubijać drzewa, żeby zdobyć drewno. Musimy ubijać kamienie, bądź też jakieś takie skupiska kamieni, żeby zdobyć kamień. I później, moi drodzy, budujemy sobie craft table i tak dalej, i tak dalej. Bardzo podobne do Minecrafta, tylko że to jest w takim... Ala the Binding of Isaac. Coś takiego, właśnie w takiej scenerii. Moi drodzy, gierka jest mega, jak zwykle macie link w opisie. Polecam sobie zajrzeć. Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał takie gierki open world, dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc hashtag światowy. Lecimy sobie, bebe! Dobra, i teraz tak. W ogóle gierka jest też na multiplayer, więc możemy sobie zagrać też na multiplayer. I to jest dosyć spoko. Mamy też workshop, gdzie tam ludzie dodają jakieś inne skiny i tak dalej, ale ja się skupię dzisiaj, moi drodzy, na single player. Ja już sobie tutaj, moi drodzy, 8 minutek grałem, byłem elfem, ale ja wam teraz tutaj wszystko od początku pokażę, jak tutaj się robi. Moi drodzy, tego możemy tutaj usunąć, dobra, delete, usuwamy go. I teraz, moi drodzy, nowy charakter. Zobaczcie, że możemy być tak. Po pierwsze, enter your name, juniorski, to jestem ja. Moi drodzy, race, albo jesteśmy elfem, albo jesteśmy dark elfem, albo jesteśmy orkiem, albo jesteśmy mumią, to jest dosyć ciekawe, albo jesteśmy boarmanem, czyli taką świnio-człowiekiem, coś w tym stylu. Później mamy human, czyli po prostu jesteśmy człowiekiem, barbarzyńcą, półelfem, też jest dosyć spoko, albo elfem. Szkoda, że nie ma na przykład leśnego elfa, więc ja się, moi drodzy, skupię chyba na człowieku! Na człowieku się... O, a dlaczego on się teraz tutaj zmienił? Albo on się tutaj zmienia, dobra. Mamy teraz tak, płeć, albo jesteśmy male, albo female. Ja sobie wezmę może female. O, zobaczcie, nawet wygląda bardzo podobnie jak moja córeczka Lara. Dobra, skin tone, wybierzmy sobie, po prostu jesteśmy biali. Dobra, hair, 13, niech będzie, kolor niech też będzie, dobra. Classic, once you die, all of your backpack items will be dropped on the ground. Czyli, że jeżeli umrzemy, to nasze przedmioty, które zdobyliśmy, będą, wylądują po prostu na ziemię, czyli tak jak to ma miejsce w Minecrafcie. Dobra, moi drodzy, create. I teraz tak, wybieram sobie tego, select. Tutaj mamy świat, ja już sobie tutaj stworzyłem jeden świat, ale ja wam pokażę, że możemy sobie tutaj zmienić bardzo dużo. Create world, moi drodzy, możemy wybrać tak: easy, normal albo expert. Enter world name, juniorskowo, tak jak się to nazywało wcześniej. Random map seed, moi drodzy, tutaj mamy mega dużo możliwości, albo raczej mega dużo możemy mieć też światów. No tak jak w Minecrafcie, tak jak właśnie w takich open world. I to już mi się, moi drodzy, podoba. Dobrze, pat... O, ile tu jest drzewa! Hello, welcome to your new home. We have arrived at Mego Colony built by our company on a planet called Kepler. You have just spent 273 lata byłem w tej kapsule. Dobra, moi drodzy, możemy sobie teraz po prostu stąd wyjść. Zobaczcie w ogóle, że to jest bardzo podobne do The Binding of Isaac. I heard a faint voice calling for help. Czyli, że słyszałem tutaj kogoś, że woła o pomoc. Moi drodzy, ja sobie na razie może tutaj poubijam te skrzyneczki, ponieważ... te skrzyneczki sobie po prostu poubijamy i możemy pozdobywać sobie tutaj jakieś przedmiociksy. Patrzcie, mamy grass, can be used as crafting materials, burning fuel. Tutaj możemy coś ogarnąć, tutaj mamy też torcza, czyli że jak na przykład się zrobi ciemno, to wtedy musimy mieć tutaj oczywiście też źródło ognia. Moi drodzy, możemy sobie zejść teraz tutaj też na dół, ale na razie się na tym nie skupimy, ponieważ ja sobie tutaj poubijam wszystkie przedmioty i musimy podejść do tego robota, ponieważ ten robot wzywa nas tutaj o pomoc. Dobra, w ogóle zobaczcie, że tutaj już jakaś świnka idzie, która może być mega... zdenerwowana na nas. Dobra, co my teraz tutaj mamy? Tu mamy... możemy teraz to sobie wziąć, jakieś T-Energy. I mamy teraz tutaj, moi drodzy, compressed cookies, ponieważ my w tej gierce musimy też jeść. Spójrzcie, że mamy 94% jedzonka, więc ja sobie teraz tutaj kliknę, żeby to po prostu zjeść i już mamy 100%. Mamy też tutaj nasze cele. Destroy any tree once, czyli że musimy tutaj rozwalić jedno drzewo. Investigate the robot outside the base, czyli musimy z nim tutaj porozmawiać. Dobra, idziemy teraz tutaj szybciutko. Porozmawiać sobie z tym robociksem. Ja już wam tutaj skrócę, ponieważ tutaj mi za chwileczkę pokażę, że to jest taki robot, który się nazywa WM69, bardzo podobny do Star Warsów. Co teraz się tutaj stało? Moi drodzy, on nam teraz tutaj taki hologram załączył, że ktoś się tutaj za chwileczkę telepiernie, ponieważ ta pani Danny powiedziała, że w końcu jest z domu. Another day with no games. It's getting there, let's continue tomorrow, czyli że pójdźmy sobie jutro, ponieważ już się robi ciemno. I teraz, moi drodzy, wyskakują tutaj jakieś... Zobaczcie w ogóle, że on tam miał miecz świetny, jak w Star Warsach. I Man in Black uderzył ją, ponieważ oni ją tutaj chcą w ogóle nie że ukraść, tylko coś z nim zrobić. Jeszcze nie wiem dlaczego, tutaj robocik został od tego Man in White.
i oni się po prostu telepiernali znowu z powrotem. To jest taka troszeczkę głupia sytuacja, bo nie wiemy, z kim tutaj mamy do czynienia. Wiemy tylko, że robocik nazywa się WM69, wiem tylko też, że jesteśmy goli. Ja jako juniorski jestem goły, tak, widzicie mnie po raz pierwszy gołego. Dobra, i teraz tak, moi drodzy, ja sobie pominę ten tekst, ponieważ tu jest po prostu historia, że coś tam się stało. I znowu załączyliśmy ten hologram, którego nie chciałem załączać, ale dobra, no załączyliśmy to, załączyliśmy, okej. Okay. Dobrze, co my teraz tutaj musimy robić? Destroy any tree once, czyli że musimy tutaj rozwalić jedno drzewo. Dobra, ja sobie już tutaj pozbieram po prostu jakieś kamyczki, bo na bank będziemy je tutaj potrzebowali. I dobra, co my teraz tutaj mamy? Tutaj mamy drzewo, więc możemy je tutaj ubić. Okej, okay. Ja sobie teraz tutaj fajnie ubiłem. Mamy, okej, okay. I co teraz musimy zrobić? Make a stone club, use the portal. Wydaje mi się, że ten portal jest tutaj, dokładnie. Make a stone club, moi drodzy, ja się może teraz tutaj telepiernę, po prostu sobie pójdziemy. Co tutaj w ogóle jest? Linioszki Human Defense Zero. Moi drodzy, a tutaj co jest? Co to jest? Ja nie wiem co. A to jest bonfire. Okej, okay. Dobra, co teraz tutaj mamy? A tutaj... Aha, możemy zbierać sobie też, zobaczcie, możemy sobie teraz tutaj też zbierać jabłuszka. Albo możemy sobie zbierać... berries, czy jakieś porzeczki, bądź coś w tym stylu. Ktoś gdzieś tutaj coś uderza. W ogóle tutaj też mam jakiś wykrzyknik. Discovers and coś tam with the key card you can use any portal or go through the portal to Matthew free, coś tam, dobra. Moi drodzy, telepierniemy się teraz, ponieważ to jest nasza kolejna... Zobaczcie w ogóle, że tam ktoś coś ubija. Activate, dobra, i musimy iść do Ship's Lab. Use the portal to the Ship's Lab, dobra. Moi drodzy, ja już tutaj też byłem. On po prostu się zdziwi, że my tutaj jesteśmy, zapyta się, kim jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. My tutaj po prostu powiemy całą historię i my tutaj, moi drodzy, możemy razem z nim tutaj współpracować. Możemy mu też tutaj sell supplies, czyli możemy mu tutaj jakieś bandaże posprzedawać i tak dalej. I ogólnie walutą, to nie jest kryptowaluta, tylko jakieś takie telepierdy tutaj są używane. Dobra, moi drodzy, i później możemy sobie, zobaczcie, możemy sobie tutaj jakieś zbroje pokupować i tak dalej, tylko że to kosztuje 350 tych telepierdów. Tutaj na przykład stówka telepierdów. Dobra, moi drodzy, o, tutaj w ogóle też coś muszę sprawdzić, z czym tutaj mamy do czynienia. Unlock item, czyli tutaj mamy jeszcze wszystko poblokowane, więc wydaje mi się, że dopiero później, jak tutaj do niego przyjdziemy, będziemy w stanie tutaj jakiś statek zbudować, bądź coś w tym stylu. Ale dobra, moi drodzy, idziemy teraz do naszej bazy, telepiernijmy się do naszej bazy i co my teraz tutaj musimy zrobić? Make a stone club, proceed to handcrafting. Dobra, mamy teraz tutaj handcrafting i mamy simple raw workbench. I tutaj jest potrzebny wood i metal bar, ale my musimy zrobić stone club. I tu są potrzebne stony, czyli mamy tutaj stona, ale potrzebuję jeszcze dwa, więc muszę ubić jeszcze dwa stonesy tutaj, które gdzieś tutaj będziemy musieli poszukać. Zobaczcie, tutaj w ogóle też możemy sobie jabłko zebrać, dobra, i w ogóle mamy tutaj też plant an apple tree or a berry bush, ale nie wiem jak teraz to się tutaj robi. Right click to eat, right click to eat, a możemy tu też sprzedać za czwórkę tych telepierdów, ale nie wiem... Quick stack to nerby chest, czyli może możemy to szybko oddać, chyba jak gdzieś blisko stoimy, sort backpack, czyli możemy to przesortować. Dobra, tylko najgorsze jest to, że ja nie wiem jak ja teraz tutaj mam zrobić plant as seed, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, ale nasz backpack jest tutaj, craft item. Dobra, moi drodzy, teraz się musimy skupić na tym, abyśmy, o tutaj mamy też kamyczek, musimy na tego świniozaura tutaj uważać, ponieważ on nas na bank będzie mógł zaatakować. Dobra, ja sobie teraz to tutaj ubiję. O nie! No nie, on mnie za chwileczkę zje! O nie, on mnie za chwileczkę będzie atakować, co nie? On mnie za chwileczkę będzie atakować, czekajcie, bo ja tutaj muszę szybko zrobić stonesa, dobra, craft... Nie mogę, bo muszę stać. Ale my możemy też przed nim uciec, z tego co mi się wydaje. Szkoda, że tutaj nie możemy biegać, to jest najszybsza prędkość chyba, jaką możemy teraz aktualnie tutaj użyć. Ale dobra, moi drodzy, ja będę tutaj przed nim mógł chyba uciec, jakoś tutaj powiedzmy. Otworzę sobie te drzwi i zamknę. Miejmy nadzieję, że on teraz tutaj nie przyjdzie, dobra. Już tutaj za nami nie przychodzi. Dobra, teraz możemy zrobić sobie, moi drodzy, stone... O. A nie, bo tu jest stone club, dobra. Tu jest stone club i możemy, moi drodzy, craft item. Dobra, mamy teraz tego stonesa. Make a stone pickaxe. Oh my god, dobra. Left click to attack. Dobra, czyli teraz możemy tym atakować? A! Okej, okay, i mamy teraz coś... O nie! O nie! O nie, co ja teraz... Monster skin. Dobra, no moi drodzy, mamy teraz tutaj, co prawda, czekajcie, bo ja sobie tutaj będę musiał coś zjeść, to jest w sumie dosyć spoko, to sobie tak jemy. Ja to sobie w ogóle mogę przesunąć jakoś tu dokładnie i to powiedzmy tu, to tu, to tu i teraz powinniśmy być spoko, bo mamy teraz to.
Możemy też cookies i możemy... Oh my god, jak tutaj się ładnie, pięknie świeci. Dobra, co my teraz musimy zrobić? Find and defeat mutant parasiter. Once, ale pig's egg, dobra. Simple workbench. Czekajcie, ja może teraz sobie zrobię tego simple workbench, ponieważ my tutaj potrzebujemy drewienko, dobra. 10 potrzebujemy, więc ja tutaj będę musiał też tutaj troszeczkę ubić tego drewna. Dosyć dużo tego drewna mamy, czy ja mogę też tutaj ubijać tym? Mogę, zobaczcie, ale to jest spoko, tylko wydaje mi się, że to i tak mi tutaj chyba nic nie da. Że ja tutaj będę szybciej bić, chociaż nie wiadomo, no spróbujmy sobie tym bokoklabem uderzać. O, mamy, wow, mamy już 14, moi drodzy, czekajcie, bo ja sobie tego workbencha gdzieś tutaj może postawię. Zróbmy tak, że tutaj będzie nasza baza. Coś takiego. Workbench, dobra, ja sobie teraz tutaj wezmę. Simple workbench, dobra. Moi drodzy, patrzcie, i teraz to ustawiamy. Czekajcie, ja to mogę teraz tutaj ustawić. Left click to place. O, i możemy to odwracać. Dobra, to ustawmy to sobie tu. Jest spoko, bardzo mi się podoba. I teraz tak, co my teraz tutaj możemy zrobić? A furniture bench, furnace, anvil, stove. Workbench, coś tam, ale te wszystkie przedmiociksy, które ja potrzebuję, to musimy zrobić stone pick's eggs, czyli tu, stone plus wood. Ile on tutaj potrzebuje tego? I stone'a, ja już nie mam stone'a. Moi drodzy, ja będę musiał tutaj troszeczkę poubijać troszeczkę tego drewienka też, bo my tutaj będziemy to wszystko potrzebowali. Na razie uderzamy tym, co prawda tak troszeczkę lipa, bo nie powinienem tym uderzać, bo mi teraz tutaj energia z tego schodzi. Ale ja będę też po prostu potrzebować, wiecie, jak więcej kamieni, bo ja wydaję na to wszystko. Dobra, mamy teraz tutaj... W ogóle, czy ja mogę tutaj... To place? O! Left click to place. Czekaj, bo tu jest 0, dobra. A i... A ja mogę teraz tutaj ustawiać, okej. Okej, dobra, już wiem. Już wiem, co tu jest grane. Czy ja tutaj będę musiał chyba toż zjeść? Czekajcie, ja to spróbuję zjeść, co nie? 9. I teraz teoretycznie powinny zostać nam jeszcze jakieś pestki. Ale tych pestek tutaj nie ma, więc nie mogę tego zrobić place. No trudno. Co my teraz tutaj potrzebujemy? My potrzebujemy tutaj... O, w ogóle tutaj typek stoi. Ja nie wiem, czy oni mnie będą atakować, czy też nie. Ale my musimy iść teraz tutaj, patrzcie, do góry i tutaj gdzieś sobie poszukać troszeczkę tych stonesów. Bo ja tutaj naprawdę nie mam żadnego stone'a. A my tutaj będziemy troszeczkę tego potrzebować. Trochę lipa, bo nie wiem, jak zrobić plant an apple tree or tree bush. Nie wiem, jak to zrobić, na jakiej zasadzie to działa. Dobra, i teraz tak, czekajcie. Craft item, stone pick's egg. Pick i wooda. O nie, 6 jeszcze potrzebuję. No dobra, no to jak 6 tego potrzebujemy, to widzę, że tutaj dosyć dużo mamy tego łonego. Ile mamy? 2, dobra. 3, 4, 5 i 6, ale widzę, że tutaj są takie troszeczkę większe. Spójrzcie, w ogóle tu jest też nasza mapa. Ta mapa może być mega duża. Ta mapa jest mega duża, więc może być tutaj mega dużo do zwiedzania. Pamiętajcie, pierwsza linijka w opisie, bądź też druga linijka w opisie i macie tą gierkę, dobra. Stone pick's eggs. Patrzcie, tu i tu, craft item. Mamy to. Mamy to, moi drodzy. Co teraz tutaj mamy? Make a stone eggs. Oh my god, dobra, stone eggs? W ogóle tu jest też gdzieś godzina, 5 po południu już jest. I tym szybciej będziemy ubijać chyba. Tak mi się wydaje, chociaż nie jestem pewien. A nie, bo to jest do ubijania... Aha, czekaj. Stone Axe. Ile ja tutaj tego potrzebuję? Nie wiadomo, bo potrzebujemy teraz, moi drodzy... Ja to źle biłem. Ja to źle biłem, bo to jest przecież... Czy ja mogę tutaj ubijać? O! Oh my god! Dirt block? O, stone block? Czyli to jest po to potrzebne, żeby teraz tutaj sobie tunele budować. I robić, i mamy... A czekajcie, bo ja teraz tutaj mam stone bloki, co nie? Tylko czy ja teraz tego stone bloka potrzebuję? Czekajcie, stone axe? Stone block. O! Okej, okay. I wood. Gdzie mam wooda? Tu. Wow! Craft item. Okej. Okay. Make a simple workbench. To już zrobiliśmy. Make an anvil of any material on a simple workbench. Dobra, czy już mi tutaj troszeczkę pomogło. Backpack, moi drodzy, czyli możemy sobie tutaj kopać, a teraz czwóreczką ubijamy szybciej te drzewa chyba. Wooda. I zobaczcie, że już się tutaj ściemnia. Tu już się mega ściemnia. Ale nie wiem dalej, find
and defeat mutant parasitor once on the surface. Nie wiem, jak on się nazywa, ale czekajcie, podejdźmy sobie do tego typia. Oh my! O, żeby on mnie nie zabił. Dobra, zabiłem kogoś tutaj, ale nie wiem, czy to był on, czy go dobrze zabiłem. Patrzcie, w ogóle tutaj też jest typek. O, oh my god. Dobra, zabiłem go. Goblin, to są gobliny jakieś. Nie wiem, jak się ją podleczyć. Wydaje mi się, że będziemy musieli iść po prostu spać w tym przypadku. Dobra, pyk. Tutaj sobie też uderzymy, dobra, pyk. A to ja może, czekajcie, ja może ubiję to drzewo, co nie? To drzewo z jabłkami. Ale nic mi... A tu... Apple seed! Mamy to! Okej, okay, dobra. Ja tego wcześniej nie widziałem. Ja tego wcześniej nie widziałem, co nie? Co to jest tutaj w ogóle też jakieś mega dziwne drzewo? Bijemy to sobie teraz tutaj. Dobra, i teraz patrzcie, siódemka. Nie, 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 nie. Ja sobie te apple seedy zrobię u siebie. Patrzcie, na razie tutaj mamy... Tam gdzieś ktoś coś uderzał znowu. Ale tu jest moja baza, czekajcie, bo ja sobie będę musiał tutaj fajnie jakoś podświetlić wszystko fajnie, pięknie. Żeby tu się ładnie świeciło, co nie? Zróbmy tak. Pyk! Tu jest też ładnie. Dobra, pyk! Niech się tutaj po prostu świeci. I teraz, moi drodzy, mamy też apple seed. Jak to się robi? Left click to place. Pyk! Pyk! Apple seed. Po prostu pełno tego tu jest. A to jest berry seed. Nawet te tu, też tutaj mamy. I tutaj mamy. Dobra. Build a campfire. Nie wiem, jak się robi campfire. Grass coal plus wood. Czyli grass coal to jest... Ale ja tutaj mam campfire. A mamy tutaj grass coal i wood. Okej. Okay. Craft item. No już zrobiłem. Okej, okay, mamy? Cook and food with the campfire. Czekaj, bo tego się po prostu robi teraz tutaj za dużo. Ja tutaj coś chciałem ciekawego zrobić. Wydaje mi się, że będziemy musieli za niedługo iść spać. Ja sobie teraz tutaj coś zjem, dobra. I w ogóle tutaj też potrzebujemy trochę świata, bo już jest mega ciemno, co nie? Pyk! Pyk! I pyk, żebym widział, czy ktoś tutaj do mnie przychodzi. Wiecie, o co chodzi. Tutaj sobie też to ustawię, okej. Okay. I tu jest mega ciemno. Ja nie wiem, co z tym typem jest nie tak, z tym robotem, że on po prostu sobie tak tutaj stoi. A tu jest mega ciemno, wiecie, o co chodzi, dobra. Pyk! I tutaj, żebym po prostu widział, czy ktoś mnie atakuje, bo tu jest mega ciemno. Tutaj też pyk sobie zrobimy. I tutaj też pyk, dobra. Jeszcze mam jedno, to sobie gdzieś tutaj też pyknę. Dobra, tutaj sobie pyknęliśmy. Jest sobie spoko, bo widzę wokół swojej bazy, co się dzieje. Tutaj możemy też kopać dalej. Ale czekajcie, co ja teraz tutaj chciałem zrobić? Find and defeat mutant parasitor, coś tam. Make an anvil of any metal on the simple workbench. Anvil? Metal bar. Jak to się robi ten metal bar? Wood metal bar. Jak się robi metal bar? Czekajcie, ja muszę zrobić metal bar. Czy będzie tutaj coś takiego? Torch? Metal bar. Rockfill? Nie ma tutaj żadnego metal bar. Wood i metal bar. Jak się robi metal bar? Tego nie mam żadnego pojęcia, jak to się robi. To place? Okej, ale to mi tak nic nie dało. Anvil. Metal bar. Nie, bo ja muszę mieć metal bar. A gdzie zdobyć ten metal bar, to ja nie mam żadnego pojęcia. Ale moi drodzy, czekajcie, bo tu jeszcze mamy cook and food with the campfire. Czy ja mogę coś tutaj kuknąć sobie? Monster skin? Mogę na przykład apple zrobić? Ugotować? Wydaje mi się, że nie. Ale za chwileczkę się to przekonamy, czekajcie. Nic mi to nie da. A mogę... Monster skin też nie działa. Goblin hair. Stone arrow. To też nie, nic tutaj nie mogę upiec. Więc ja będę musiał chyba tutaj kogoś zabić znowu, z tego co mi się wydaje. Dirta bloka też nie możemy zrobić nic z tym. No dobra, no to zrobimy teraz coś takiego, że chciałem wam tak czy siak pokazać, co tutaj jest jeszcze na dole, spójrzcie. Ja sobie tutaj pozamykam, zejdźmy jeszcze może... O, w ogóle tutaj się mogę ukryć jakby co, tu jest moja baza. Zejdźmy może na dół, sprawdzić co tutaj jest grane, bo tutaj możemy sobie też zejść na dół, dobra. I zobaczcie, tutaj w ogóle też możemy sobie odstawić nasze rzeczy, dobra. No ale gdzie ja teraz jestem? W podziemiach jakichś dziwnych. Nie wiem, o co chodzi z tymi podziemiami teraz. Co tutaj może być grane? Ale chyba będę... Ale ja już tutaj i tak nic nie widzę. Tutaj, co tu jest grane? Ty, bo ja już i tak tutaj nie mam... Wiecie, czego ja tutaj nie mam? Ja tutaj nie mam... A, bo to jest podziemie! To jest pod ziemią! Okej, dobra. Tu w ogóle też jest jakiś typek. Ale... Tu w ogóle też jest jakiś typek.
Okej, okay, dobra, czyli wydaje mi się, że my sobie tutaj będziemy później mogli zbierać więcej. O, mamy torcza. Więc jest w sumie spoko, bo będę mógł sobie tutaj troszeczkę pozwiedzać. Dobra, pyk. Okej, okay, idziemy. Widzicie, możemy iść teraz z tym światełkiem i pooglądać. O nie! Oh my god, kto to zaś jest? Co to jest za... To jest chyba ten mutant palizator, ale nie jestem pewien. On mnie za chwileczkę może zabić, żeby nie było sceny, wiecie o co chodzi. Bo mnie za 11 bi... O, dobra, zabiłem go. Ale to jednak nie był ten Moskar, coś tam... Dobra, moi drodzy, wychodzimy stąd, bo tu jest mega ciężko. Tu jest mega ciężko i w ogóle teraz już musimy iść spać. Po pierwsze musimy sobie coś zjeść, co nie? Okej, okay, cookie. Cookie i cookie. Moi drodzy, możemy iść spać. O, widzicie? I teraz chyba szybciej czas leci z tego, co mi się wydaje. Are you sure to set this place as your home and respawn point? Yes. A ja teraz śpię, ale się... Regeneruje się! Dobra, regeneruje się. Więc jak ja sobie tutaj śpię, to się regeneruje. Dobrze, moi drodzy, no ustawiamy sobie teraz ten spawn point jako nasz domek. Jest 12 w nocy, jest. No i tyle. Pierwsza linka w opisie, bądź też druga i macie tą gierkę. Dobrze, moi drodzy, jak zwykle macie tutaj listę wspierających. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za to, że jesteście, za to, że mnie wspieracie. Jesteście po prostu mega, pozdrawiam. Jeżeli również i ty chcesz mnie wesprzeć, kliknij ten niebieski przycisk wesprzyj obok napisu, który już mam nadzieję jest nasza, subskrybuj. Dobrze, moi drodzy, to był Keplerf. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeżeli nie, to zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz duże. No i dzięki, że oglądasz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, cześć.